Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie kochani. Dzisiejsze słowo, czy stwierdzenie bardziej, którym chciałbym się z wami modlić i zaproponować wam modlitwę, to przyjdzie czas. W czasie modlitwy jakoś dotarło do mnie, że to stwierdzenie przyjdzie czas było no, jednym z takich chyba ulubionych Pana Jezusa, bo nie tylko właśnie w dzisiejszej Ewangelii mówił przyjdzie czas, kiedy goście weselni będą pościć, ale też mówił przyjdzie czas w kontekście Jerozolimy, że nie zostanie tu kamień na kamieniu, czy przyjdzie czas, kiedy nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. I pewno takich jeszcze momentów można by wiele w Ewangeliach znaleźć. Ale słuchajcie, pomimo to, że może i rzeczywiście było to jakieś ulubione stwierdzenie, czy nieulubione, czy stwierdzenie, które Pan Jezus lubiał, to jednak ono wyraża bardzo głęboką prawdę, prawdę naszego życia, która mówi tyle, że wszystko w naszym życiu ma swój czas. I chcielibyśmy pewno wiele rzeczy nieraz przyspieszyć, wiele rzeczy ponaglić. Chcielibyśmy, aby, nie wiem, już ten dzień się skończył, bo czekamy na coś bardzo mocno. A Jezus mówi, spokojnie, przyjdzie czas. Ja też teraz obecnie przeżywam takie momenty. Mam nadzieję, że już niebawem szczęśliwie będę mógł wam opowiedzieć o tym wszystkim. Natomiast też chciałbym w tym momencie przyspieszyć czas, a nie da się, muszę czekać jeszcze tydzień, dwa, muszę czekać i cierpliwość sobie budować, czekać w niepewności, zatroskaniu, czekać na ten dzień, w którym mam nadzieję wszystko się wyjaśni, rozwiąże. No właśnie, ale czy chciałby skrócić ten dystans, chciałby go ten czas przyspieszyć, nie? Jak mieć jakiś taki akcelerator, który przyspieszy pewne rzeczy, nie? A tu nie da się. Tak jak w tym lesie idę sobie dróżką, tak trzeba po prostu cały ten odcinek przebyć i nie da się go skrócić i przyspieszyć, teleportować, nie da się po prostu tego zmienić. Mój bratanek kiedyś, wsiadając do samochodu ze swoją siostrą i wyjeżdżając od mojej mamy, czyli swojej babci do Warszawy, żegnał się z naszym psem i mówi do tego wielkiego owczarka kaukaskiego: musimy się teleportować teraz do innego świata. No właśnie. W rzeczywistości nie mamy takiej możliwości teleportacji i po prostu musimy cierpliwie przeżyć to, co Bóg nam daje. I nawet jeśli bardzo chcielibyśmy pewne rzeczy przyspieszyć, to jednak nie da się tego zrobić. Życzę więc wam, kochani, by to słowo uczyło nas świętej cierpliwości, abyśmy nie starali się przyspieszać na siłę, ale byśmy cierpliwie czekali, bo Jezus nam dzisiaj mówi: przyjdzie czas. I w tej świętej cierpliwości niech nam pomaga Boże błogosławieństwo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Do jutra.